Kurde, nie ukrywam, że trochę się boję, bo ja ostatnio dużo nie robię treningów wytrzymałościowych, a Zbyszek jest znanym tutaj trójmiejskim sadystą. To jaki wybierzesz sprzęt i jak będziesz nim machał, inaczej ci poniewiera ciało. Tak? No, brzmi wystarczająco przerażająco. To mi to bardziej pod jakiś BDSM podjeżdża, nie? Ja nie wiem, czy... Że tu wystają gwoździe. Po bokach. Tak. No. Czy nie możesz coś z tym nie zrobić? Bo to się wygląda jak Jezus Chrystus. No tak. Hop! 9, widziałeś? No. Hop! 10, dobra. Okej. Teraz już jakby rozumiem tą nazwę. Cheese grip. Siema, siema. Słuchajcie, jesteśmy w Gdyni pod klubem Pirania Grappling Team. Przyszliśmy w odwiedziny do mojego kolegi Zbyszka Tyszki. Wielu z was gdzieś tam już wielokrotnie prosiło mnie o jakiś trening ogólnorozwojowy podszukiwalki. W końcu kilka lat temu dla was taki kręciłem. Także jesteśmy ze Zbyszkiem, zrobimy jakiś trening. Kurde, nie ukrywam, że trochę się boję, bo ja ostatnio dużo nie robię treningów wytrzymałościowych, a Zbyszek jest znanym tutaj trójmiejskim sadystą. Także trzymajcie kciuki. Cześć Zbyszku, pochola, dobrze Cię widzieć. A, to wejścia, nogi. Okej, okay, tu mam. No. Maty mi niszczy. A jak nie masz partnera? To ciężar tak mam już. To masz tego pina na ciężar. No. Słuchajcie, bo Wy tego nie wiecie, ale w ogóle ja kilka lat temu trenowałem w ogóle, bo ja też jeździłem do Zbyszka na treningi. Nawet to jedne mistrzostwa Polski startowałem pod szyldem Pirania Gdynia, nie wiem czy ty pamiętasz. W 2014 roku. W 2014, no. Ale pamiętam, że trafiłem, potem wkurwiony byłem, bo startowałem pierwszy raz z tych średnio zaawansowanej kategorii i trafił mi się jakiś trener zapasów jakiejś tam ligi niemieckiej, nie? I na punkty wygrał ze mną. Słuchajcie, dobra, no to tutaj już jesteśmy, tak jak wam powiedziałem, Zbyszka zapowiedziałem, że jest znanym trójmiejskim sadystą. Zbyszek Tyszka, dla tych go nie znają, Zbyszku, no ja wiem, że tutaj jesteś jednym z najbardziej utytułowanych zawodników brazylijskiego jiu-jitsu i submission fighting w Polsce. Czy mógłbyś... Czy mógłbyś przybliżyć jakieś swoje największe tutaj sukcesy, osiągnięcia, z których jesteś najbardziej dumny? No, dwa razy byłem mistrzem Europy ADCC, no. Z czego raz zawsze muszę powtórzyć, Oskar mi oddał finał, bo wtedy by ze mną wygrał. Trzy razy mistrzem Europy w grapplingu byłem. Tym innowacyjnym sprzętem jestem bardzo zainteresowany. Dzisiaj może uda się coś... Pokręcimy troszeczkę. Zobaczyć. To chyba ciężko coś takiego dostać w Polsce, nie? Nie, to brałem. Czy ktoś to robisz w Polsce? Sklep Giria, tam wspierają mnie, mam u nich rabat. To taki rzemieślnik. Jak się powołamy na ciebie, dostajemy rabat, tak? Tak. Dobra, myślę, że tak. Będziemy pamiętać. Bez problemu. Worki bułgarskie od Iwanowa, jednak inaczej pracuje chwyt. To są te oryginalne, tak? Oryginalne. Biednych ludzi nie stać na nie rzeczy, to jest moja dewiza. Doinwestowany, to ja powiem wam, że ja wiem, że te wszystkie rzeczy tutaj trochę kosztują, nie? To nie jest tanie sprzęt. Ludzie łapią zdziwko, gdy znajdą na internecie, ile to kosztuje. Tak. To jest zajebisty sprzęt, którym ja nigdy nie miałem okazji ćwiczyć. To zapraszam. A w końcu tutaj dorwałem Versa Climber. To jest jedyna, tak naprawdę, jeśli ja dobrze powiem, może pobrać, nie. Jedyna maszyna cardio, gdzie tak samo angażujemy do górną część ciała i dolną część ciała. Nie ma takich maszyn. To jest tak naprawdę z tych, co mamy w tym momencie dostępne. No nie jest to jeszcze ten Skyer ewentualnie, tak? Ale kiedyś Versa Climber to była jedyna maszyna, gdzie też tak samo mocno obciąża. Nie, to jest mega diabelstwo. Proponuję ci, żebyś sobie... Na koniec myślę, jakiś conditioning interval. Słuchaj, ja bym proponował, żebyś zrobił rozgrzewkę. Po co, jesteś w Gdyni? Aha. W Gdyni jest Sea Towers. No? No to powinieneś wejść sobie na Sea Towers. O kurwa. To jest 460 stóp. Aha. To co, podejmujesz wyzwanie? Ale co, od razu tak bez rozgrzewki? No spokojnie. Aha. Spójrz. No? Tu masz minuty. Dobra. Tu masz stopy, ilość stóp, którą wykonujesz. Okej. Okay. A tu jest na minutę. Na minutę, no. A tu jest łączna ilość stóp. Sea Towers jest wtedy, kiedy będzie tutaj 460. 460 stóp, tak? 460 stóp. Dobra, a powiedz mi ty, bo ja poważnie nigdy na tym nie byłem, czy to... Czekaj, mogę na to tak? O! To jest dobrze, nie? Tak, tak. 460 stóp. Tak. Pojawi się 460, a to proszę być na Sea Towers. No dobra, no to wchodzimy na Sea Towers. Bardzo dobry tempo, 150 to jest bardzo dobry tempo. 153.
słuchaj. Każdy, kto ma pierwszy kontakt z tym sprzętem, siada po minucie 30. No. Zatrzymuje się, się odwraca i pyta się, jak długo. Naprawdę szacunek. No. Ja wziąłem swój filmik, jak zrobiłem minutę. O kurde, ale musiałem zejść z tego. W połowie miałem przemyślenie, że bardzo mocno pracuję nogami. I bo czułem, jak te czwór mi po prostu pompuje. I potem starałem się też, żeby rzeczywiście mocniej angażować tą górną część ciała, nie? Tutaj kolega, to widzę, Szczecina mi sprzedał tego nowszego, ten nowszy model, bo na 200 karnetów nikt nie jeździł na tym. Moja żona jeździ na tym pół godziny, 2-3 razy w tygodniu, a raz silnorękiem zmotywało, żeby jeździła godzinę. Bo bez przerwy? Bez przerwy. Dobra, co ty jeszcze masz? Pokażę. Co maczugi? Maczugi? To jest w ogóle inny wysiłek. Inaczej pracuje. Ale różni się od tych mac, co pokazywałeś? Tak, bo inne ramię jest. Widzisz, to jest równomiernie rozłożone, tak? Równomiernie. A w mejsie masz tłusty pręt i ciężar na końcu. A to są Indian klapsy. Aha, czyli jeszcze coś innego. Takie malutkie do rozgrzewki. Są różne sposoby, aby sobie kręcą, wiesz. Koordynację ruchową możesz na tym robić. Na przemian, w jedną stronę, w drugą. To jest sumotla, taki przyrząd też kolega mi zrobił. To mi się kojarzy ze strongmanami, że tam podnoszenie tej belki. A ty też machasz, tak? Oni to robią w ten sposób. To jest taka, to jest za lekkie, bo 7 kg waży. No. Powinna ważyć z dwie dychy. Że hop. Na rozgrzewkę czasami sobie oblicze barkowe. Hop. Hop, nadgarstki. Wziąłem Chinus macha 40. No to już było. A ta jest 10 kg. 7. To jest 7. To tak raczej rozgrzewkowo. Ty na krzyż papałeś tą, tak? Tak. I idziesz. Nie, dobrze miałeś. Dobrze miałem, no. No. I tu. Nie. Hop. No, dodaję nawet do kąta. Hop, do jajek, hop. No. I wracasz. O właśnie, to możesz sobie z przysiadem głębokim. Okay. Raz z tego nie robimy work bułgarski, raz z tego nie machałem maczugami i raz z tego nie machałem majsami. Ale w ramach treningu sztuk walki, czy robisz sobie osobno jednostki takie motoryczne? To jest rozgrzewka, żeby padli. Aha, rozgrzewka, żeby padli. Ale przed normalnie, czy z zajęciami grupowymi? Z zajęciami. Średnio zaawansowanych. Bo na zaawansowanych tego nie robię, to też są ludzie, którzy tam są. Nie każdy przychodzi na. Już mają z tym 12 lat stażu i nie chcą może machać maczugami. Na grubo się nie szykują, tak? No. Jak to niektórzy mówią. Więc przychodzą sobie, robią technikę, sparują. Ale jeżeli ktoś z zaawansowanych chce się dobić, to przychodzi poniedziałek, środa, piątek. Najgorszy z poniedziałek, to jest worek bułgarski. Czyli zaczynacie jak u Hitchcocka, tak? Że zaczynasz od trzęsienia ziemi, a potem stopniowo budujecie napięcie. No poniedziałek jest okrutny, no to jest taki workout, który po prostu mnie morduje. Raz w życiu zrobiłem go 17 i nie mogę go powtórzyć. Na grupie robiłem z chłopakami, oni się zmotywowały. Cheese Grip Challenge. No. Cheese Grip. Coś czytałem cię na Facebooku, ale nie rozumiem, że to jest jakby serowy chwyt czy na bułgarach, tak? Jak jest sery, jak jest, dziurawy, tak? Dziurawy, no. Czyli masz dziurawy chwyt. Jeżeli robisz do 17. Robisz na okrąg 8, 10, 12, 14, to masz dziurawy chwyt. Ale jak robisz 17, to masz męski chwyt. Aha. To jest morderstwo. Kiedyś tu przychodzi taki chłopaczek, aktualnie jest na kontrakcie. Łukasz Obłuski, jakbyś to oglądał, już pozdrawiam. To jest brązowy medalista mistrzostw świata w arm wrestlingu. Okej, to musi mieć parę, potężny. No i wchodzi na grupę i mówi, jakim workiem on to ma robić. Ja mówię, no. Widzisz, te chłopaki mniej się od ciebie robią 17. Odciągnął 17, nie skończył. Nie widziałem go chyba z tydzień, wraca i mówi tak. Słuchaj, bolało mnie całe ciało, myślałem, że mam COVID. No. Słuchajcie, ja zawsze, ten system zupełnie inaczej wygląda, zawsze powinna być rozgrzewka, ale no jesteśmy u Zbyszka, także damy mu tutaj zaprezentować wszystkie gadżety. Ja zawsze, wiecie, rozgrzewka, korty, sprawy, mobility. I co, i łapiesz sobie oburącz, tak? Tak. Tutaj. No. Już zjeżdżam, nie? Zjeżdża. Dlatego ja oszukuję. Ja łączę sobie. Ale też fajne, ciekawe. Tylko już od razu, kurde, poczułem łokcie, nie? Dobra. Tu grawitacyjnie wszystko wchodzi, prawda? No, to fajne. Krążek ruchomy kolega mi zrobił, no to w ogóle morderstwo. I co, ćwiczysz na wakacyjny challenge, jak ci idzie? Słabo. Czyli nie próbowałeś, nie robiłeś challenge na czas?
żeby chłopaków wytrenować do wakacji. Był taki pomysł, ale nie szło mi podciągnięcie. Zdjąłem i leży. Jeszcze, na to jeszcze będzie czas. Jeszcze będzie czas. No i co, to jest też fajny sprzęcik. Aha, to jakoś tak dziwna zboczona nazwa była. Jak to się... Gripedo. A, Gripedo, no właśnie. Jak dostajesz sztangę, to sobie wkładasz. Okej. Okay. A, i na tym, o. Nie wciążasz barku, tylko przed ramię. Przed ramię wchodzi. Zajebiście, o. Większość tych gadżetów ma jakby na celu też przede wszystkim widzę wzmocnienie siły chwytu i wytrzymałości też chwytu, nie? Jakby czujesz, że ma to, jakby jakie to ma przełożenie rzeczywiście, od kiedy tam ćwiczysz na tym wszystkim, jeśli chodzi o, wiesz, rzeczywiście walkę, nie? Nie puchną. Czujesz? Nie puchną. No. Widzę też po chłopakach, no gilotyna zawsze, to jest taki, do gilotyny, maczugi mega na bicepsy wchodzą, mejsy są tak długie, że ci łopatkę wyciągają, triceps wchodzi, tak? Mhm. Co też mam ciekawego? No i to, z tego jestem też zadowolony. Najlepszy oprząż na karcie, jaką miałem. Netflix. To trzeba z Ameryki ściągać, nie ma przedstawiciela w Polsce. Ale jest naprawdę... I czym to się różni od takich zwykłych nakładek na kark? Mogę ci pokazać zwykłą, bo mam gdzieś... No, znaczy kiedyś miałem, takie tam... Nie, to jest jakoś... Jest stabilniejsze, tak? Po prostu chodzi o to, że... No i tutaj masz... gumę. Mhm. I widzisz, masz tyle zaczepów. No, aha, tu. No. No, i to jest z przodu czy z tyłu? No, dobrze masz? Dobrze masz. Dobra. Tylko musisz zdjąć. No, a teraz pójdzie. Jak w hełmie. I tutaj masz uszyjemnika. No. To do tego podczepiasz sobie łańcuch, który jest w zestawie. I możesz, nie wiem, podciągać się z obciążeniem. Masz łańcuch? Jak podciągać się z obciążeniem? No to na przykład. Co ty teraz? Patrz. No. Wkładasz? Aha, w takim sensie. No na to bym nie wpadł. Ty. Bardziej, słuchajcie, mi to bardziej pod jakiś BDSM podjeżdża, nie? Ja nie wiem czy... No i dawaj na te piny, na których robiłeś. Aha, o kurde. Ty Kamil, koniecznie będziemy musieli chyba mi zdjęcie w tym zrobić, wiesz? Pamiątkę sobie zrobię, ty. No. No, ciekawie, ale można by było jeszcze dołożyć. Można by było dołożyć, no bo w tych uprzężach, które są w Polsce, nie zrobisz skrętów ani boków. Złap proszę ręką. Kamil? Czy ja? Aha, sama no. I dawaj ucho do barku. Nie, w drugiej stronę. No. O. Dobrze? Tak, dobrze. Hop. Hop. No już od razu wchodzi, czuję. Wchodzi. A daj teraz brodę do barku. Czyli z brody? Nie, o tu. Tutaj. Aha. O, no, ale na wręcz. No. Widzisz? Aha, ty. Hop. Hop. To jak chcesz, żeby było mocniej, no to na przykład mogę? No, dawaj. I dawaj ten. A, jest inna dźwignia zupełnie, ale widzisz? Ciężej. To też jest mega sprzęt. Trzeba inwestować. Ja zapomniałem, jak trenowałem BJT, jak to jest, jak po prostu po treningach masz, po prostu kark cię boli przez kilka dni. Tego czucia już dawno nie czułem. Ja lubię taki jakby system zawsze treningowy, że lubię jak coś ma, wiesz, jakiś tam początek, koniec i na przykład zakończenie. Nie wiem, czy się piszesz na to z wykorzystaniem twojego sprzętu. Dobrze. Takie pierwsze ćwiczenie moje ulubione, to już tutaj wszyscy na kanale znają, head camel, nie? Pod kątem, żeby troszeczkę ten kręgosłup rozruszać i robisz tak, jakbyś robił takiego wężyka, tak? Czyli zaczynasz od dołu, od miednicy, kończysz na głowie i potem znowu od dołu, każdy krąg po kolei w leżeniu. Aktywujemy sobie tylnią część barków, obręcz barkową, tak zwane ćwiczenie WY, tak? Dla wszystkich osób, szczególnie fighterzy, nie? Którzy mają dominację tych mięśni piersiowych i wracasz, łokieć, łopatka, przypnij tutaj jeszcze dodatkowo te mięśnie, żebyś poczuł te rotatory zewnętrzne, się to aktywują. 8 razy. Czyli robię ten glute bridge tu i teraz trzymając napięcie na brzuchu, na pośladkach robię, wykonuję taki marsz, ale staram się, żeby biodra nie upadły, czyli hop, i wraca, i cały czas to pięknie. Trzymasz całą siłę na pośladku i na brzuchu. I też 8 powtórzeń, nie? Staraj się trzymać jeszcze raz ciała napięcie. Lekko zanurkuj. Nurek, hop. Tak, tu, spięty brzuch. I jednym ruchem zginając się w biodrach, tu przybliżasz bardzo ładnie. Super. I znowu nurek, hop. Też taki 6-8 powtórzeń, nie? Spinasz brzuch i poszad, podwijasz, ręce po boku i wyciągasz, że jakby znaczy, jak kręcę, tutaj bardziej górą,
biodra masz nieruchomo. Tak, staram się na maksa, wiesz, spiąć tyłek, wciągnąć brzuch, łapy po boku i tutaj na spięciu staram się tutaj rozruszać, wyciągnąć łopatkę. Hop. Mhm. Jak najmniej minimalizujemy ruch tutaj, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Też 8-10 powtórzeń, maksymalnie po 5-6 na stronę. Ja to nazywam pozycją niedźwiedzia, nie? Czyli spięty brzuch, wypięta łopatka. Unoszę kolana dosłownie centymetr nad ziemię, przenoszę nogę, hop, i tu wyciągam biodra, rękę do przodu. Teraz tą samą nogą wracam do bostu. Nie, żebym coś mówił, ale wszystkie te ćwiczenia znajdziesz u mnie w mojej książce, którą zresztą dostałeś ode mnie. Tak. Poziom wyżej. Także jeśli też chcecie tutaj bliżej poznać te ćwiczenia i wiele innych, zamawiajcie www.poziomwyżej.com. Są róże sprzęty balistyczne, maczugi i mejsy. No. Możesz machać mejsem jedną ręką, możesz machać oburącz. No. Możesz machać maczugami na zmianę, albo jedną, okay. Albo nawet tylko jedną sobie. I to, jaki wybierzesz sprzęt i jak będziesz nim machał, inaczej ci poniewiera ciało. Tak? No, brzmi wystarczająco przerażająco. Posłuchaj, moja propozycja jest taka. No. To mi kolega taki powiedział, Damian Sipolski, jak to Damian byś oglądał, to cię pozdrawiam. Nie miałem progresu na mejsach. I on mówi, ćwicz jak Rosjanie. Trzy sprzęty, trzy różne wagi i rób po 5 powtórzeń, idź wagą wyżej. No. Więc moja propozycja jest taka. No. Popatrz. Jeszcze to do uśmiechu. Wyobraź sobie, że tu masz wbite gwoździe. To jest bardzo ważne, żebyś sobie to wyobraził. Mhm, dobra. Że tu wystają gwoździe. Po bokach. Tak. No. Czyli nie możesz coś takiego zrobić. Będziesz wyglądał jak Jezus Chrystus. No tak. Tak? Prawa ręka jest z góry. Wkręcisz w lewą stronę. Okej, okay, prawa z góry, czyli wkręcę tak? W lewą, czyli tu, na siebie. Tak, w lewą. No. Maczuga z tyłu robi wahadło. Tak. Na siebie i wracam do pionu. Za siebie. Cztery. No. Pięć. No. I chcę, żebyś jak najniżej opuścił. Aha. Robisz wahadło, tak? No. I wyjmujesz. Nie wyjmuję. No. Dobra, czyli tu, jak najniżej, hop. Jeden. No. Hop, już jedzie Jezus Chrystus. No. Trzy, musisz jakbyś mieczem ciął. Dobra. Cztery, lepiej. No. Hop. Hop. Pięć. Pięć. I teraz zmiana. Nie, nie, dawaj do dychy. No. Nie robisz wahadła. Sześć. Siedem. Tu, dobrze, teraz. Lepiej. Już. Osiem. Hop. 9, widziałeś? No. Hop! 10. Dobra. Okej. Okay. No i teraz jesteś prawo ręczny czy lewo? Ja jestem lewo. Przypomnij się lepiej. Czyli tu. Hop! Nie bij się po plecach, tak? Okej. Okay. Między nimi. Super! Lewa lepiej. I teraz popatrz. No. Wyobraź sobie, że jestem ścianą. Tu? Żebyś mi zęb nie wybił. Dotknąłeś Dobra. Mnie. Aha. Czekaj, tu. Nie dotknij mnie. Dotknąłeś mnie. Jestem ścianą. No. Nie wybij mi zębów. Czujesz? Teraz czuję. No. Tu. Hop. Byś mi wybił zęby. Hop. Wahadło. Tu. I wyjmujesz. I wyjmujesz. Dobra, jeszcze raz. Zajebiście. To było to. Dobra. To było to. Gorzej. Nie dotykasz ciała i wyobraź sobie, że stoisz za... Super. To, czyli ufamy sobie? Ty ufasz mi. Dobra. Bo gdybym miał ufał tobie, to bym nie miałbym jedynek. Bez zębów, no. Okej, okay, no, rzeczywiście bardzo blisko. Okej, okay, bo ty ja za mało do góry biorę tą rękę. Wahadło. Górę, widzisz? Okay, no. Ja czekam, ona wychodzi mi na godzinę czwartą, czy tam ósmą, ją wyjmuję. Jeżeli zrobisz tutaj, to uderzysz. Tak. O, to już jest cięższy. Już jest kebab, jest cięższy, waży 9 kg. Ile waży? Prawie 9. Kebab, to się nazywa? Ja mówię kebab, no. Super! No. Szybciej wyciągnij. Dobra. Już! Jakbyś Adam ściął mieczem. Ale w bok?
sobie to robię w ten sposób. Tu mam tego ścięcia mięśnia, o co ci chodzi? Tu? Hop. Aha. Od góry. Hop, trochę. Tu ciągniesz. Tu, jak jest tutaj. No. Czyli załóżmy godzina czwarta, tak? No. Czwarta. I wciągam w dół, dobra. Okej, okay, próbujemy. Super! 9, patrz, podnoszę, do karku 10. No sobie tak dla poglądowo robimy. Żeby zobaczył, majstop nie będzie wytykał i majstop kiedyś sobie zwiększy. Dobra. Robisz. Czyli tu, teraz do góry, idę tu. Tak, jakby... super! O! No. Dobra, ty. Jedną rękę jest ciut inaczej, nie? No i dawaj. Widzisz? Do końca. No. Jak będziesz walczył z nią, to nie wygrasz. To mieliśmy szkolenie z tymi barbariansami, chłopakami z tych gości, których pozdrawiam. To takie pierwsze zdanie, które powiedzieli, to, że nie możesz z tym sprzętem walczyć, bo nie wygrasz, bo się nie męczy. Proszę. Ja podnoszę. Tak. Widzisz? Super. Schodź do karku. No, zobacz do karku. Jeszcze raz, ale już teraz powiem ci, pytałeś, czy puchnie, już teraz czuję, jak puchnie przed ramię, nie? Czyli co, machnęliśmy obu rącz? Tak. Machnęliśmy jedną ręką? Tak. Zostało nam ostatnie? No. Dwiema naraz. Okej, okay, o. I teraz... To dobrze, że tych kolców nie ma. Słuchaj, to waży... To waży 3 kg. Idealne do nauki. Teraz spójrz. Maczułę nie możecie zasłonić twarzy. Dobra. I teraz możesz patrzeć w lustro, ale ja bym ci polecił, żebyś spojrzał na tą, którą nie machasz. Hop, pion. Patrzysz na drugą, podnosisz, rzucasz. Dobra, czyli patrzę tu. Super. No, teraz druga. Tu. Super. Rewelacja. To byś mnie uderzył. Dobra. Super. Dobra, czyli to co robiliśmy, tylko trochę cięższe. No. O kurde, ty. To są tylko 2 kg różnica, masz jest, jaka jest różnica? Tu, czy idę za siebie tu? Tak. O kurde. Jeśli nie spojrzałeś, a to teraz na pionie. Hop. Hop. Super. Tu mnie troszeczkę zaciekawiłeś tym cheesy. Cheesy grip. Machasz workiem bułgarskim? Machałeś? Kiedyś, kilka lat temu, ale dawno. Chcesz zrobić cheesy grip challenge? Spróbujmy. Tak? Oddaję 13 minut. No dobra. Dobra? 12 czy 14? Nie, no daj 14, jak robicie 17, to daj mi 14, no. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Są 3 rundy. Pierwsza trwa 3 minuty. Druga trwa 5 minut. 5 minut. I trzecia trwa 3 minuty. 3, 5, 3. I między każdą rundą jest minuta przerwy. Mhm. W każdej rundzie są 3 ćwiczenia, które powtarzasz 3 razy. Mhm. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 1, 2, 3, 4. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Dwa, trzy, 4, 9. Drugą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Nie. Co na samym lustro, ale dawaj. Dobra. Czyli tu? Dawaj. Hop. Dwa. I to co to wracasz. No. Hop. Tak. Trzy. Cztery. Pięć. I druga noga. I druga noga. Jeden. Na uszy i mi się nie przyznać. Za uszy się nie zdarzy. Jeden. Coś takiego? Tak, dwa, super. Ile? Trzy, dziewięć. Cztery. Dziewięć.
Nie. 8. No dziękuję, Zbyszku. Teraz już jakby rozumiem tą nazwę cheese grip, tak? Bo łapy są tak zmęczone, paluchy, oznacza kciuk, dłonie mi się zaczęło, już potem ja trzymałem to tu i czułem, jak te ręce po prostu puszczają. To z boku wygląda na zabawne, ja tu się uśmiechałem, bo widziałem, jak się męczysz, ale ten, który jest w środku, nie ma do śmiechu. To jest naprawdę ciężki workout. Szacun, że chciałeś 14. No. Ja zaczynam od 12, ale zanim robiłem ten cheese grip, to robiłem inne ćwiczenia, wprowadzałem się. To jest naprawdę ciężki workout, ja to policzyłem, to jest 330 powtórzeń. O, no to dużo. No to pomnóż sobie to razy 14 kg, no to wiesz ile ton przerzuciłeś. Ja tutaj dziękuję bardzo, bardzo Zbyszkowi za gościnę, za oprowadzenie sprzętu. Miało to troszeczkę inaczej na początku wyglądać, miałeś bardziej merytorycznie, ale widzicie, tyle Zbyszek ma tu fajnych zabawek, że nie drawam potem sobie, jakbym tego nie spróbował. Zbyszku, powiedz, gdzie ciebie można szukać, gdzie się klub znajduje, kontaktować się z tobą, wreszcie jakieś pytania, ktoś miał. Najłatwiej ze mną się skontaktować przez Instagram. Staram się każdemu odpowiedzieć, bo tam mam wiele pytań o porwę treningów, jakoś nie uważam za jakąś alfę i omegę. Po prostu... No czarny pas w razie jiu-jitsu. Ale nie... A już masz belkę, nie? Na czarnym. Nie masz jeszcze? Nie, bo nigdy nie, na scenerę nie jeździmy na obozy. Wiele osób zaraziłem, myślę, że też ci się ten trening spodobał. No fajny był, fajny. A gdzie się ten klub znajduje? To jest Polifark, to jest taka przemysłowa dzielnica Gdyni. No, ciężko, no widzieliśmy. Nie, Google Maps idealnie nas zaprowadził. Ja widziałem na szczęście dobrze, że masz oklejone szyby i widziałem już logo Pirani, to trafiłem rzeczywiście tą końcówkę. Gdyby nie to oklejone szyby, bym musiał się dzwonić, ale już po logo widoczne szyby na szczęście udało się trafić, nie? Mhm. Także wpadajcie, słuchajcie, jeden z najlepszych klubów, Submission, BJJ też macie, czy macie? Mamy BJJ. Zapasy? Ktoś jeszcze prowadzi? Tak, Marcin Grabowski w środę o 18 prowadzi zapasy, ja staram się prowadzić wszystkie grupy, gdy mnie nie ma, to zastępuje mnie Silnoręki, Bartek Łukaszewicz albo Konrad Olszewski. Kimona prowadzi Marcin Kmiotek, Kmicic. Mhm. Jest taka bardziej rekreacyjna grupa. No jesteśmy tym klubem, to było nastawionym na submission, ale skoro to jest ogólnie pojęty grappling, więc też Kimona są Marcin. Marcin prowadzi, zajmuje się tą grupą i myślę, że każdy dla siebie znajdzie. Tak. Słuchajcie, na was serdecznie zapraszam, ja trenowałem. Naprawdę, jeśli ktoś by chciał się nauczyć tutaj sztuk chwytanych, to myślę, że to będzie chyba najlepszy wybór w Trójmieście, jeden z lepszych w Polsce. Wpadajcie do Zbyszka w wywodziny. Tak samo jak macie propozycje jakichś następnych odcinków, chcielibyście coś jeszcze kiedyś, żebyśmy z Zbyszkiem nakręcili. Macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie kanał i gdzieś tam wrzucimy wam. Pamiętajcie, żeby być zdrowym i sprawnym, żeby też kupować moją książkę. Poziom wyżej. Poziom wyżej, dokładnie, dokładnie. Dzięki, dziękuję Zbyszku. Dzięki. Spoko. No kurwa, ja pierdolę.